Nazywam się Hohan, imię Suhail Tariq. Pochodzę z Pakistanu i teraz jestem obywatel Polski. Ja jestem zatrudniony w Rzeczkę Godza w Straży Granicznej, tak jak charakterystyczny tłumacz. Ja jestem tłumaczem stopniowy, około 7 języków. Angielski, niemiecki, urdu, hinduski i bengalski, oprócz perski. Te odłamy języka pakistańskiego są po prostu bardzo trudne, bardzo trudno znaleźć tłumacza. I tu nieocenionym jest pracownik sekcji, który pracuje u nas jako pracownik cywilny. To jest właśnie pan Suhail Tariq Hohan. Są faksy, telegramy i po prostu wyjeżdża pomagać również innym. Jest to marzenie mamy w Pakistanie, żeby zobaczyć syna w mundurze. To jest takie, powiedziałbym, cel jego życia, jego mamy i jego. Zresztą tak jak on planuje w maju, czy pod koniec maja wybrać się do Pakistanu, no ale już nie było to możliwe, żeby ten mundur założył teraz, no bo jest to za wcześnie. Niemniej jednak ja uważam, jestem przekonany, że z jego uporem, z jego solidnością w pracy, przykładaniem się, dyspozycyjnością, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tym oficerem mógł zostać. Moja praca zaczyna, kiedy zostajemy informowani przez strażnicę albo przez GPK. Oni mają coś zatrzymanego, ale będą mieli coś przekazanego przez Niemiec albo przez Czechów. To zaczyna moja praca. Od razu ruszymy do strażnicy albo gdzie oni są zatrzymani. Pytamy normalne imię i nazwisko. Protokół przesłuchania podstawowy. Inge, Indenar. German. Chciałem jechać do Niemiec i tam chciałem pozyskać azyl polityczny, bo mam problem polityczny w Sri Lance i chcę żyć jakiego bezpiecznego kraju. Praktycznie od pierwszej minuty zatrzymania tłumacz jest potrzebny. Musi on przetłumaczyć na język zrozumiały dla osoby, która została zatrzymana, powód zatrzymania, przetłumaczyć sam fakt tego, że ten człowiek jest zatrzymany, oboznajmić mu jego prawa, jakie w związku z zatrzymaniem go po stronie polskiej polskie prawo przewiduje dla niego, jak i później dalsze postępowanie, powiedzmy chociażby przed sądem. Lubię moją pracę i mam cel do życia tutaj, bo ja tylko wybrałem to w obowiązku, dlaczego ja chcę zostać funkcjonariuszem jak najszybciej. To jest cel mojego życia. Ja nigdy nie zapomnę pochodzenia mojego Pakistanu i nigdy nie zapomnę, czy ja jestem Polak. To znaczy, tak można mówić, że ja jestem albo strażnik Pakistanu, albo pakistańczyk Polak.